Słowo, o którym dzisiaj opowiem, może zmienić klimat emocjonalny, w którym żyjesz. Jest odtrutką na negatywną stronę rzeczywistości, której naturalnie szukają nasze mózgi. Zwykle automatycznie skupiamy się na tym, czego nam brakuje, co nie działa i co nam potencjalnie zagraża. Zarabiają na tym media, karmiąc nas strachem, ale też firmy, kiedy sugerują w reklamach, że potrzebujemy do szczęścia jeszcze ich produktu. Dzisiejsze słowo powoduje, że praktycznie znika strach przed przyszłością, porażkami czy kataklizmami, a zamiast tego pojawia się radość, poczucie bezpieczeństwa, spokój umysłu i szczęście. To obniża poziom stresu, czyli też ryzyko związanych z nim chorób i powoduje, że idziemy przez życie na takim lekkim, pozytywnym haju, mając znacznie więcej radości i szczęścia niż przeciętna osoba. Tym magicznym słowem jest wdzięczność. A konkretnie codzienne, celowe jej praktykowanie. Wdzięczność jako postawa jest jak mięsień, który możemy trenować. Chodzi o to, by fizycznie zmienić kształt sieci neuronowych w naszych mózgach, byśmy automatycznie inaczej reagowali na rzeczywistość. Często jest tak, że nie musi się nic zmienić w rzeczywistości, poza sposobem, jaką ją postrzegamy, żebyśmy mogli zacząć czerpać głęboką satysfakcję z życia. Jak więc praktykować wdzięczność? Na przykład codziennie rano wypisz sobie 10 rzeczy, za które odczuwasz wdzięczność w swoim życiu. Mogą być duże lub małe. Może to być zapach kawy, fakt, że nam się dobrze spało, ale też, że mieliśmy wczoraj ciekawą rozmowę, czy że mamy pracę, którą lubimy. Lepiej się przy tym nie spieszyć, bo chodzi o to, żeby to poczuć. Emocja wdzięczności jest znacznie ważniejsza niż samo wypisywanie faktów. Dzięki takiej praktyce, podczas całego dnia będziemy trochę łatwiej zauważać dobrą stronę otaczającej nas rzeczywistości. Z czasem okaże się, że nie straszne nam porażki, bo i tak mamy masę rzeczy, które działają w naszym życiu, którymi możemy się cieszyć i za które możemy być wdzięczni. Podświadomość nabiera przekonania, że jeżeli na przykład w ciągu ostatnich 90 dni byliśmy w stanie codziennie wypisać sobie 10 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, to w przyszłości również będziemy mieli dużo dobra w swoim życiu. Okazuje się, że naszych powodów do szczęścia i wdzięczności nie da nam się zabrać. Weźmy przykład muzyki. Dziś masz darmowy dostęp do muzyki choćby na YouTube. Gdyby nie było internetu, to prawdopodobnie byłaby muzyka w radiu. Gdyby przestała istnieć elektryczność, to wciąż mielibyśmy muzykę grając ją na instrumentach. Gdybyśmy nie mieli instrumentów lub nie umieli na nich grać, to wciąż moglibyśmy śpiewać. Gdybyśmy jeszcze dodatkowo z jakichś powodów musieli być cicho, to moglibyśmy sobie śpiewać w myślach. Także nie da się nam zabrać przyjemności, którą możemy czerpać z muzyki. Podobnie możemy się cieszyć przebywaniem w lesie, bez względu na to, jaka jest obecnie inflacja, bezrobocie, wysokość składki ZUS czy inne czynniki. Las dawał ludziom przyjemność i relaks, bez względu na to, czy właśnie była okupacja czy kryzys gospodarczy. Podobnie jest ze słońcem, z którego możemy się cieszyć, bez względu na okoliczności. I wieloma innymi rzeczami. Istnieją więc darmowe rzeczy, które nas uszczęśliwiają i których nikt nam nie odbierze. To pokazuje, że jak mawiał dzielny wojak Szwejk, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Nawet w kryzysach jest w rzeczywistości wiele rzeczy, które można docenić i poczuć za nie wdzięczność. Bez względu na sytuację polityczną czy ekonomiczną, truskawki smakują tak samo dobrze. Ta głęboka świadomość powoduje, że przestajemy się bać przyszłości. Zmienia się też sposób, w jaki reagujemy na innych ludzi i w jaki oni nas traktują. Nie mamy potrzeby ich wyśmiewać czy oceniać, bo jesteśmy szczęśliwi i doceniamy fakt, że istnieją. Nawet jeśli się nie zgadzamy z ich zachowaniem, możemy sobie empatycznie pomyśleć, że pewnie, będąc na ich miejscu, robilibyśmy to samo. Jesteśmy też bardziej skłonni dziękować ludziom za to, co dla nas robią, a to pomaga dobrze się poczuć obu stronom. To jakby wymiana filtra, przez który filtrujemy rzeczywistość na taki zwracający uwagę na dobro i zapewniający więcej szczęścia bez względu na okoliczności. Jeśli spodobało Ci się to wideo, przekaż je dalej. W tym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie Sebastian Schabowski.